komisję. Nie wiem, czy po godzinie po komisji także postarajmy się zrobić to sprawnie, żeby nie trzeba było takiej przerwy ogłaszać. Proszę Państwa, do propozycji porządku, którą mieliście Państwo w porządku przesłaną w aktówce, proponuję następujące zmiany. Po pierwsze do punktów 6 i 7, czyli na druku 1539 do zmiany uchwały budżetowej i do projektu na druku 1540-1, czyli wieloletniej prognozy finansowej, wpłynęła autopoprawki. Po punkcie 7 proponuję dodanie pisma w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Po punkcie 8, w dawnym punkcie 8, proponuję dodanie trzech projektów z dziedziny oświaty na drukach 1567-1, 1568-1 i 1569-1. Tyle zmian. Także proszę Państwa o przegłosowanie tego porządku z zaproponowanymi poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za takim porządkiem, jak zaproponowałem? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Proszę, przystępujemy do procedowania porządku. Punkt pierwszy. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Lublin za pierwsze półrocze 2022 roku na druku 1534-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pani Przewodnicząca, ma proszę bardzo. Ja jeszcze raz składam prośbę o wykaz zobowiązań, jakie wynikają, należności, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. Tam jest podane procentowo od 34 do 36%. Jest to suma ponad 80 milionów. I bardzo bym, proszę bardzo o to po raz kolejny, bo ona już o to prosiłam w poniedziałek, żeby podzielić tą sumę z podaniem liczby i rodzaju lokali na lokale socjalne. I jeśli dziś pan dyrektor wie, a nie wyobrażam sobie, że nie, ile tych lokali socjalnych na dzień dzisiejszy w zasobach komunalnych jest. Ile lokali to są tak zwane lokale samowole, bo o nich jest mowa, że tą sumę i ten procent tworzą. No i te lokale, które są wynajmowane i tak naprawdę zajmują rodziny, nie płacąc prawie wcale, ogromne zaległości. Z liczbą, z wartością zaległości i z liczbą takich lokali ogólną, żebym wiedziała, że socjalne to jest X i suma Y i w odniesieniu do pozostałych. A w tej chwili mam tylko krótkie pytanie, ile jest tych lokali socjalnych w zasobach Zarządu Nieruchomości Komunalnych? Dziękuję. Pan dyrektor Łacek, albo też pana dyrektor Łacek. Lokali socjalnych jest około 1200. Dobrze. Jeżeli chodzi o te podziały, to na drogą mailową czy na piśmie, żebym miała na jutro na sesję. Dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, panie dyrektorze, może pan w ogóle do komisji przesłać, to prześlemy wszystkim, może ktoś będzie zainteresowany tymi liczbami. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania do tego punktu? Nie widzę. W związku z tym przyjmiemy zapis, że komisja zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu miasta Lublin za pierwsze półrocze 2022 roku. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku. Na druku 1535-1. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przyjmiemy zatem zapis, że komisja zapoznała się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin. Przechodzimy do punktu trzeciego, projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na druku 1536-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pan Radny Breś, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja bym w tym Państwo Radni. Ja bym w tym punkcie chciał zapytać o stan zadłużenia miasta na dzień dzisiejszy.
pierwsze, a po drugie, jaki jest maksymalny próg zadłużenia miasta? Jaki jest maksymalny próg, do którego miasto może się zadłużać i czy nie zbliżamy się do tego progu? Proszę o konkretną odpowiedź. Dziękuję. Pani skarbnik, proszę bardzo. Przewodniczącego komisji też, żebyśmy na radnego radnie mieli tą... Dobrze, panie dyrektorze, poprosimy to tutaj inni też członkowie komisji dostaną. Pan radny Breś, proszę. Ja bym jednak poprosił informację, jeżeli można, od pana dyrektora na jutrzejszą sesję. Ja myślę, że takie informacje ma pan na bieżąco o aktualnym zadłużeniu wszystkich spółek miejskich podlegających miastu. I prosimy o taką informację, żeby pan przygotował na jutro, bo za chwilę, jak sami państwo widzicie, przesuwamy spłatę obligacji w trzech uchwałach. I to zadłużenie przesuwamy na następne lata. Więc to jest naprawdę bardzo ważna informacja, którą dobrze by było, żeby pan dyrektor miał na jutro. Dziękuję. Ale jak będą warunki finansowe, to można spłacić wcześniej. Kolejną informację przesuwamy dwie. Dwie emisje obligacji. Obligacje odnośnie obligacji przychodowych nie zmieniają kwoty długu ani zaciągnięcia wyemitowania obligacji w 2022 i 2023. Dziękuję.
Dziękuję. Czy rzeczywiście jakieś pytania Państwo macie do tego punktu? Nie widzę, przejdziemy zatem do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych je... A przepraszam, Pan Prezes Jakubowski chciał zadać proszę. Tak, ja tylko chciałem wtrącić, że właśnie niedawno ze sprawozdań finansowych te dane wyszukiwałem, to mogę podesłać do Biura Rady czy do Radnych właśnie o kredytach, zobowiązaniach długoterminowych i obligacjach spółek według sprawozdań za ostatni rok. Będziemy wdzięczni. Podeślę. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa. Przepraszam, mogę prosić o głos, ale to jako dodatkowa informacja, niemniej jednak ta od Pana Dyrektora Mazura, rozumiem, że będzie, bo tak, pytanie to było i deklaracja również. Grzeczność tego Pan Prezes udostępni, ale to są nieoficjalne informacje. Oficjalne. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 6 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z 26 marca 2020 w sprawie emisji obligacji przychodowych gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na druku 1537-1. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 6 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z 25 lutego 2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, druk 1538-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. A, Pan Radny Kraś, proszę. Chciałem dopytać w tym punkcie, bo nie wnosiliśmy informacji ostatnio, czy Pan Prezydent zdecydował się na kontynuację budowy biurowca, czy nie, bo tak nie wiadomo było, czy ten biurowiec powstanie w końcu, czy nie powstanie, bo decydujemy te środki, przekazujemy gdzieś indziej i tak dalej, więc ja zapytam, no, może już Pan Prezydent się zdecydował, czy ten biurowiec powstanie. Dziękuję. Pani Skarbnik, może, czy wyznaczy Pani? Panie Przewodniczący i Państwo Radni, ja powtórzę informację, którą mówiłam na komisjach. I na sesjach miesiąc temu było, Pan Prezydent. Że na te nie rezygnujemy z budowy Urzędu Miasta Lublin Biurowca. W tej chwili jest tylko, przesuwamy ją w czasie. Wynika to między innymi z sytuacji finansowej miasta spowodowanej zmniejszeniem dochodów budżetu miasta w związku ze zmianami systemu podatkowego, które zostały wprowadzone. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to są no, galopujące ceny tak naprawdę towarów, usług budowlanych. W związku z tym w tym momencie koszt przewyższyłby znacznie kwotę, która wynikała z pierwotnego planu. Stąd też przesuwamy ją, tak jak mówię, w czasie. Nie rezygnujemy docelowo z budowy budynku biurowca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nie widzę więcej pytań. Przejdziemy zatem do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 6 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy teraz do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2022 rok na druku 1539-1. Myślę, że na innych komisjach z samym projektem się Państwo zapoznali. Ewentualnie poprosiłbym o krótkie wprowadzenie do autopoprawki. Pani Skarbnik, proszę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Przedłożona Państwu autopoprawka w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększa dochody budżetu miasta o kwotę 5 977 002 zł w zakresie dochodów własnych o 4 009 450 zł. I na to w zakresie dotacji celowych to jest kwota tak naprawdę zmniejszenia w roku bieżącym, ale przeniesienie te środki wpływ planowane są w roku 2023, dotyczą środków z UNICEF-u, to jest kwota 443 510 zł. Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 2 412 062 zł i ta kwota wynika z informacji ministra finansów.
i dotyczy zmian w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września początkujących, czyli dotychczasowi nauczyciele, stażyści i kontraktowi. Ponadto w autopoprawce proponujemy wprowadzenie zmian, które wynikają ze zmian w klasyfikacji budżetowej oraz informacji pana wojewody co do klasyfikacji środków z Funduszu Pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy i tu szczegółowo macie państwo rozpisane, ponieważ Urząd Wojewódzki dookreślił już w jakich rozdziałach i w jakich paragrafach mają być klasyfikowane te środki, więc jest to taki zabieg czysto techniczny. Po stronie wydatków zwiększenie jest dokładnie takie same, czyli 5 977 002 zł. Zadania własne bez udziału środków europejskich zwiększenie o 4 490 934 zł i dotyczy przeznaczenia na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 50 tysięcy na rewitalizację terenu przy budynku przy ulicy Furmańskiej 3/7 i 9/11 i to jest zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto. W zakresie działu 750 proponuje się przeniesienie tylko przeniesienie 150 tysięcy w ramach wydatków na promocję miasta Europejska Stolica Młodzieży na dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dział 750 to jest zmniejszenie o kwotę 207 600 zł, ale zmniejszenie to są też wydatki związane z kryzysem uchodźczym i są one z darowizn, które wpłynęły do budżetu miasta i jest to rozdysponowanie do instytucji kultury tej kwoty. Stąd też zmniejszenie. Dział 758 jest zmniejszenie o kwotę 1 156 068 zł i zmniejszamy rezerwę ogólną część majątkową o ponad 1 100 000 i właśnie rezerwę na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze o 50 tysięcy. W zakresie działu 801 zmiana dotyczy wprowadzenia środków, które otrzymaliśmy informacje z subwencji oświatowej i ta zmiana dotyczy również działu 854. Te środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ponadto w dziale 801 zwiększamy o 6 tysięcy środki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. Dotyczy to szkoły podstawowej specjalnej numer 26 w związku ze wzrostem cen na dostawę żywności po stronie dochodów i po stronie wydatków. Ochrona zdrowia zwiększenie o 120 tysięcy wydatków na program profilaktyki zdrowotnej z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego. Z uwagi, bo jak państwo pamiętacie, tu mamy taki montaż finansowy z budżetem państwa, jednak nie wszystkie zabiegi stomatologiczne, które są wykonywane w gabinetach są refundowane, mogą być refundowane ze środków NFZ-u, stąd też już w tej chwili po analizie widzimy, że ze środków własnych będziemy musieli przeznaczyć więcej o tą kwotę 120 tysięcy. Pomoc społeczna to jest tylko wprowadzenie środków z odszkodowania w związku z uszkodzeniem wiaty przystankowej w Domu Pomocy Społecznej Betania. Dział 853 to są zmniejszenie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym i to jest zmniejszenie o 390 tysięcy środków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów fizycznych, publicznych w związku z planowanym przeniesieniem tych środków na rok 2023. I dotyczy to miejsca aktywności lokalnej w dzielnicy Rury, służącego włączeniu uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną. Zwiększenie o kwotę 25 890, natomiast przeznaczone jest na wynagrodzenie koordynatora właśnie tego zadania. Dział 921 proponuje się następujące zmiany. Zmniejszenie, które państwo widzicie w kwocie 292 400 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na modernizację budynku Centrum Kultury. To jest na wydłużenie realizacji zadania do roku 2023. Kwota, którą mieliśmy zaplanowaną w roku bieżącym w budżecie miasta, to jest kwota 800 000 zł. 300 000 zł pozostaje w
roku bieżącym, natomiast 500 tysięcy przenosimy. Jest to związane z usunięciem za wilgoci murów, piwnic, jak gdyby na zewnątrz budynku. Następnie rozdysponowujemy kwotę, o której już Państwu wspomniałam, 207 600 zł do instytucji kultury na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. I tu Państwo macie wymienione instytucje kultury i kwoty, które do nich będą kierowane, a także opis na jakie rodzaje działania, czyli organizacja lekcji, kursów języka angielskiego, wyposażenie i działalność świecy dla dzieci uchodźców, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, zakup książek w języku ukraińskim, tam też pojawia się zakup testów COVID, a także wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dla dzieci uchodźców. Dział 926 to jest zwiększenie o kwotę 3 919 600 zł i to wynika to ze zwiększenia o 4 miliony planowanych wydatków na dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursów na realizację zadania Runda Jesienna w grupie wiekowej seniorów i zmniejszenie 80 400 zł. Tych są wydatki związane z kryzysem uchodźców w ramach darowizny otrzymanej z UNICEF-u. Środki te po prostu będą wydatkowane w 2023 roku i oczywiście te wszystkie zmiany, które wynikają ze zwiększenia przeniesienia na rok 2023, mają Państwo uwidocznione w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej. W ramach wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększenie to kwota 1 486 068 zł. Dotyczy to działu 700, zwiększenie planowanych wydatków na projekt Sieć Miast Europejskich na rzecz międzykulturowości i różnorodności, równości i przeciwdziałania dyskryminacji. To jest drobna kwota 878 zł i związana jest ona z faktem, iż wcześniej planowana była wizyta studyjna inaugurująca projekt w roku 2023, odbędzie się w Hiszpanii w tym roku, stąd przesunięcie tych środków. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jest zwiększenie o kwotę 1 485 190 zł. Z tego kwota 1,5 miliona w roku 2022 dotyczy projektu udostępnianie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru Powiskowskiego. Jest to związane z koniecznością wykonania robót zabezpieczających budynku Centrum Kultury. Następnie zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 14 810 zł dotyczy projektu Tajemnice dwóch wież. I związane jest to z tym, że podpisaliśmy aneks wydłużający projekt, w związku z tym wynagrodzenie ekspertów, a także audytora będzie w roku 2023. I to są wszystkie zmiany w autopoprawce do zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny, proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dopytać, ponieważ na komisji wczoraj nie wybrzmiało to, czytaliśmy, że w zmianach budżetowych na ten rok przekazujemy 16 milionów złotych na prace dodatkowe związane z budową dworca metropolitalnego. W WPF-ie przekazujemy dodatkowo 9 chyba milionów złotych na następny rok, czyli łącznie to jest suma 25 milionów złotych na prace dodatkowe związane z budową dworca. Ja mam pytanie. Na jakie konkretnie prace 25 milionów złotych będzie przeznaczone związane z pracami dodatkowymi? Ponieważ wczoraj uzyskaliśmy informację, że to są prace związane ze zmianą przepisów BHP i tak dalej, więc chciałbym dopytać przy tym punkcie, jeżeli widzimy, jak wygląda ten dworzec. Większa część prac konstrukcyjnych już stoi. Większa część budowy jest wykonana. Na jakie dodatkowe prace my mamy przeznaczyć 25 milionów związanych ze zmianą przepisów BHP lub zmianą technologii, jeżeli technologia
która została opracowana w projekcie, można powiedzieć, że już stoi. Więc konkretnie chciałbym dostać na piśmie odpowiedź od Państwa na i konkretne kwoty, na które te 25 milionów, czyli 16 w tym roku jeszcze i 9 w następnym, bo przypominam Państwu, że już 16 milionów złotych przeznaczyliśmy na prace dodatkowe związane z tym, że ktoś nie przewidział jakichś pojemników w ziemi. Proszę Państwa, to nie są żarty, naprawdę. Więc ja mam konkretne te pytania i proszę o konkretne odpowiedzi, ponieważ zastanawiamy się nad tym, co z tym jeszcze zrobimy. Bo to jest 41 milionów złotych więcej w ciągu 2 lat. Więc proszę o odpowiedź na piśmie z konkretnymi kwotami, jakie będą przeznaczone związane z tymi 25 milionami. Dziękuję. Dziękuję. Czy rozumiem, że pan radny chce na piśmie? Może ktoś odpowiedzieć też. Pan jest na piśmie też. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, otóż oczywiście odniosę się na piśmie do każdej kwoty. Ja jestem z Wydziału Inwestycji i Remontów, prowadzącą komórką jest Zarząd Drugi Moskwy. Natomiast wszystkie kwoty, które wynikają obecnie ze zwiększenia, one są generalnie, musimy zacząć od tego, że umowa nie jest umową ryczałtową. To jest umowa kosztorysowa, w związku z czym my rozliczamy wszystkie prace ilościowo po wykonaniu danych elementów. Część z kwoty stanowi rozliczenie konstrukcji stalowej, o której pan radny wspominał. I innych robót, które też wynikały z rozliczenia już docelowego robót. Część prac szacujemy w robotach zamiennych, dlatego że technologie, które przewidywał architekt, są bardzo drogocenne, ponieważ występują nie u nas w Polsce, trzeba je zamawiać, chociażby szkło hartowane, jest bardzo dużych powierzchni występujące w obiekcie kubaturowym, w związku z czym dokonujemy zmian i dokonujemy przeszacowań i dlatego stąd takie kwoty. Ale no, mogłabym tutaj opowiadać rozliczenie, ale wydaje mi się, że rzeczywiście będzie lepiej, jak ja je rozpiszę. Proszę bardzo. W takim razie chciałbym dopytać się, może Pani ma tą wiedzę, Pani twierdzi, że na konstrukcję trzeba będzie dopłacać, to znaczy, że co, że firma, która wygrała przetarg, tych konstrukcji nie zamówiła wcześniej? Firma nie wiedziała, składając oferty przetargowe, ile te konstrukcje będą kosztowały? To po pierwsze. Po drugie, czy teraz się firma zorientowała, że to szkło trzeba zamówić dzisiaj, jutro lub pojutrze? Proszę Państwa, to był przetarg publiczny. Ja rozumiem umowy ryczałtowe, ja rozumiem wszelkie prace dodatkowe, które może ta umowa przewidywać, ale no nie może być tak, bo jeszcze chciałbym, żeby Pani odpowiedziała na jedno pytanie. Ile w sumie będzie kosztował nas ten dworzec? Nie wiem, ile tam jest metrów kwadratowych. 1500, 1500, nie wiem. Jak sobie to przeliczymy, chciałbym po prostu wiedzieć, ile po przetargu było, jaka kwota, jaka umowa była podpisana i teraz już wiemy na dzień dzisiejszy, że te 41 milionów będziemy dokładać, więc dobrze było, żeby Pani odpowiedziała, na jaką kwotę była podpisana umowa i szczegółowe dane, na co konkretnie prace dodatkowe, na jakie konkretnie prace dodatkowe jest te 25 milionów. Proszę. Ja jeszcze raz chciałabym zaznaczyć, że nie jest to umowa ryczałtowa, czyli nie mamy ceny konstans, jest to rozliczenie kosztorysowe, w związku z czym będziemy aktualizować ceny aktualne, które są na rynku. Natomiast jeżeli Pan pyta o konstrukcję stalową, konstrukcja stalowa jest elementem producenckim i producent
może tak, architekt i konstruktor na poziomie projektu wykonawczego nie jest w stanie zaprojektować docelowo tak skomplikowanej konstrukcji. Dostawca takiej konstrukcji dostarcza nam projekt ostateczny, na który daje gwarancję i ten projekt gwarantuje, że będzie działający właściwie. W związku z czym wtedy dopiero wiemy, jaka jest ostateczna ilość stali. Przy tak skomplikowanych słupach, które tam widzimy, do liczenia doszły stali na poziomie łączeń konstrukcyjnych i dostaliśmy, przeszło 4 miliony więcej na konstrukcji stalowej do dopłaty. Jeżeli chodzi o ostateczną kwotę, mogę spróbować wyliczyć kwotę na dzień dzisiejszy. Ile to jest? Przedstawię rozliczenie. Bo nie są to tylko moje roboty wynikające z działu. Może pani powiedzieć, na jaką kwotę była umowa podpisana, bo chyba taką wiedzę pani ma. Na przeszło 380 milionów. 380 milionów była umowa. Tak. Czyli teraz po zwiększeniu o 41 milionów to jest 420 milionów. Ponad. Tak. A ile metrów kwadratowych będzie miał ten nowy dworzec? To nie są tylko metry kwadratowe. Rozumiem, ale ile metrów będzie miał obiekt? Nie wiem, jakie są metry kwadratowe dróg dojazdów, peronów, bo jest to zadanie. Ja nie pytam o drogi, ja mówię o samym obiekcie. Ale to jest całościowe zadanie. Jeszcze raz, może zadam inaczej pytanie. Ile metrów kwadratowych będzie miał obiekt po wybudowaniu? 1600 metrów. Dobrze. To poproszę o te wszystkie dane, o zwiększenie i dobrze by było, żeby pani też przysłała nam, nie wiem, ja bym poprosił, skan umowy podpisanej z firmą. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ma się wcześniej zgłosiła. Proszę. Zostałam tutaj niejako zmobilizowana do zabrania głosu. Panie radny, może pan chwilę jeszcze zaczeka, bo zadawał pan pytania. Ale już dostałem odpowiedź. Tak, ale pana pytania. Ale ja pani nie zadawałam, ale dobrze. Ja wiem, ale pana pytania są dla mnie pytaniami ważnymi. Niemniej jednak to, co powiedziała pani dyrektor, dla mnie jest oczywiste, jasne i zrozumiałe. Panie radny, pan jako przedsiębiorca doskonale pan wie, że te dwie formy wyboru wykonawcy, ryczałtowa i ilościowa, różnią się. I dzisiaj, jeśli my będziemy rozliczać ten dworzec według powierzchni, ona jest zapewne większa. To nie jest tylko powierzchnia, to jest całe otoczenie, to są instalacje, to jest w ogóle komunikacja, drogi, ogólnie. Ale najistotniejsze jest to, że pan doskonale wie, wydaje mi się, że ta forma realizacji, w sytuacji, gdybyśmy nie wzięli pod uwagę warunków ekonomicznych, w jakich funkcjonują obecnie firmy, a mianowicie to, iż materiały budowlane, najniższe wynagrodzenie, oczekiwania i żądania pracowników, które zatrudniają firmy, a za tym idzie, jak wszyscy wiemy, zwiększenie wynagrodzeń, brak rąk do pracy, sytuacja wojny na Ukrainie, która wpływa bardzo na sytuację gospodarczą, ekonomiczną, zarówno także przedsiębiorców, powoduje, iż nie ma innej w tej chwili możliwości. Nikt nie przewidział, pan doskonale wie, kiedy zapadła decyzja rozpoczęcia tej budowy. I jeżeli pan pyta o sumy 380 milionów plus 40, to nawet aneksowanie to jest około 10%. 11 ileś, o czym pan również doskonale wie. Więc w tej sytuacji wzrostu kosztów, materiału, robocizny, wszystkiego i tych sytuacji, które powstały, nie, dla mnie jest to jasne, zrozumiałe i zasadne. Ale największe zagrożenie jest. Ja pamiętam czasy, kiedy był kryzys miniony lat kilkanaście temu. Pamięta pan, jak firmy schodziły z realizacji zadań? I teraz
ta forma przetargu i realizacji tego zadania, gdybyśmy my uparcie nie znaleźli tych pieniędzy, które wynikają z powodów wcześniej już przeze mnie wymienionych, to przedsiębiorca może co zrobić, powiedzieć: dziękuję, odchodzę i nie realizuję. To się różni od właśnie tego przetargu ryczałtowego. I to też musimy wziąć pod uwagę. I pytanie ostatnie i wniosek. Czy pan może dzisiaj, jako radny, który także planuje, nawet i ten budżet, który będziemy planować, może powiedzieć: dzisiaj wyceniamy szacunkowo koszt nawet drobniejszej inwestycji. Ja wiem, na przykładzie budowanych obiektów oświatowych, boisk, placów zabaw, to są ceny zdecydowanie o wiele, wiele wyższe. Jeśli my zaplanujemy określoną sumę, czy ona za pół roku będzie na pewno ta sama? Ja na pewno nie powiedziałabym słowo tak, jestem pewna. Bo wiemy dzisiaj, że wiele zakładów w tej chwili zamyka się, nie będzie produkować, nie będzie towaru, a jeśli on pojawi się na rynku, to być może i prawdopodobnie to będzie wpływać na ceny. Inflacja wcale, jak wszyscy mówią, nie wiem, jaki jest dzisiaj wynik Rady, podwyżka. Czy nie będzie, to co dowodzi? Czy pan sądzi, że firma dołoży swoje pieniądze, dlatego że jest taka forma umowy? Tam jest cały sztab prawników, który wie, w jaki sposób zabezpieczyć się, tak jak my, miasto, my radni, również dbając o pieniądze budżetu gminy, też staramy się czynić, postępować, podejmować takie decyzje, które w naszej ocenie są najlepsze. Podobnie jest i w tym przypadku, więc nie bardzo rozumiem to taki alarm, że oto 40 milionów w tym aneksie. Cały czas, jak okazuje się, tam są, jak na każdej inwestycji. Myśmy dzisiaj z koleżanką radną Mają Zaborowską były na inwestycji Farbiarska 7, gdzie jest przedszkole, i rzeczywiście są sytuacje, które nikt nie przewidział, i one powodują dodatkowe koszty. Wydział Inwestycji i Remontów za te zadania, które im wprost podlegają, bo tam jest i zarząd dróg, i inne wydziały, bo nie jest to inwestycja, tylko budowanie samego budynku, tylko pod tytułem dworzec centralny, więc tam jest także udział innych wydziałów i dyrektorów. I tutaj pani dyrektor, nawet jeśli nie wie w całości, bo wydaje mi się, że to nie jest 1600 metrów, że trzeba przedstawić całą inwestycję, jakie tam będą place manewrowe, jakie będą inne urządzenia, tam będą urządzenia do ładowania autobusów, pojazdów i wiele innych. To jest bardzo złożona inwestycja. Dlatego też bardzo proszę, żeby tak nie wyciągać i analizować, oceniać tylko na podstawie samych liczb. Dziękuję. Dziękuję. Pani Skarbnik, potem przewodnicząca Sapkowski. Dobrze, bo ja tylko powiem sprostowanie, bo może to jakieś nastąpiło przejęzyczenie w zakresie wartości zadania, bo musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Jeżeli jest zapisany projekt przebudowa strategiczna, przebudowa dworca, to mówimy o zadaniu i o projekcie. Projekt to są wydatki, które są przedstawiane do dofinansowania ze środków europejskich, natomiast zadanie obejmuje też wydatki, które są poza umową o dofinansowanie. Ja zaraz poproszę panią dyrektor Krzysztofi, która na pewno to doskonale pamięta. Ja myślę, że to nie chodziło o kwotę 380, tylko kwotę co najwyżej 280, albo może nawet mniejszą, dlatego bardzo proszę, bo i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Panie radny, kwota w tej chwili, jaka jest na zadaniu, po zwiększeniu środków tych, o których pan mówi, wieloletniej prognozie finansowej, czyli kwota 24 miliony 950 tysięcy złotych. I ja powiem od razu, tak jak powiedziała pani radna, ja nie wiem, czy to jest koniec. W tej chwili zadanie to jest wartość 350 milionów 526 tysięcy 672 złote. Dofinansowanie ze środków europejskich to jest kwota 178 milionów 444 tysiące 716 złotych. I teraz bardzo proszę panią dyrektor Krzysztofi, która przedstawi projekt
który jest dofinansowany w ramach zadania. Można tak powiedzieć, zadanie jest w pojęciu szerszym, projekt jest w środku. Bardzo proszę panie dyrektor, dobrze, bo tam na pewno nastąpiło przejęzyczenie po prostu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni państwo radni. Ja ten projekt przedstawiałam już kiedyś na początku, kiedy przygotowywaliśmy się do podpisania umowy o dofinansowanie i przypomnę, z czego składa się może to zadanie. W ramach projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjne podpisaliśmy 3 kontrakty z wykonawcami. Jeden kontrakt obejmował przedłużenie ulicy Dworcowej i włączenie do ulicy Lubelskiego Lipca i do Piłsudskiego. Kontrakt, który na dzień dzisiejszy się już zakończył i uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą firma Budimex. I wartość? Z tego co pamiętam, około 13, ponad 13 milionów złotych był ten element. Drugi kontrakt, który wygrała firma Strabag, obejmował przebudowę ulicy Krochmalnej, budowę miejsc postojowych dla autobusów i busów przy ulicy Krochmalnej, miejsc, które będą wykorzystywane dla dworca, dla autobusów i busów, które oczekują na odjazd z dworca. Jest tam ponad 120 miejsc, plus budynek socjalno-techniczny, socjalny dla kierowców oczekujących na odjazd, plus techniczny typu serwerownie i różne pomieszczenia techniczne wykorzystywane dla dworca. To zadanie praktycznie jest też na ukończeniu. Nie pamiętam w tym momencie, około 20 chyba milionów. I największy kontrakt, który wygrała firma Budimex, to był kontrakt opiewający na kwotę, jak podpisywaliśmy umowę, ponad 231 milionów, ale ona obejmowała przede wszystkim obiekt budynku dworca, ale obejmowała plac dworcowy, obejmuje plac peronów, peronów odjazdowych dla komunikacji autobusowej, dla komunikacji busowej, miejsca odjazdowe, przyjazdowe dla komunikacji miejskiej, miejsca dla ładowania autobusów elektrycznych. W budynku jest parking podziemny. Są 2 kondygnacje, plus kondygnacja techniczna, plus dach użytkowy. W ramach tego kontraktu jest też przebudowa ulicy 1 Maja, Pocztowej, Gazowej, Młyńskiej i Ronda Sportowców. Także te wszystkie elementy, ogólnie tu je wymieniłam, wchodzą w zakres tego kontraktu. I tak jak pani dyrektor Padelec powiedziała, mamy kontrakt rozliczenie kosztorysem powykonawczym. Więc umowa była podpisywana na podstawie oferty i ona zakładała pewną ilość wykonania poszczególnych robót w umowie. Rozliczamy się kosztorysem powykonawczym, to oznacza, że po wykonaniu robót firma robi rzeczywisty odmiar po wykonaniu każdego z elementu i po cenach jednostkowych ujętych w kosztorysie ofertowym rozliczamy wykonane roboty. W tym zwiększeniu nie mówimy o tym, że my więcej za materiały, na przykład za stal, będziemy płacić, tylko po rozliczeniu kosztorysowym odmiar wyszedł nam wyższy niż był zawarty w umowie z wykonawcą i po cenach, które są w kontrakcie, rozliczamy ten dany element. I w związku z tą stalą tutaj jest założone też zwiększenie kwoty. I tak każdy element w taki sposób rozliczamy. Dostosowanie do przepisów PPOŚ już na etapie wykonywania przez firmę obiektu. Jesteśmy w kontakcie chociażby z Państwową Strażą Pożarną, która na bieżąco nam monitoruje, czy w taki sposób wykonane roboty będą mogły stanowić podstawę do wydania pozytywnej opinii przez strażaka. W związku z tym, jeżeli na etapie budowy wynikają jakieś niedociągnięcia, to te niedociągnięcia na bieżąco uzgadniamy i
w taki sposób je prowadzimy i realizujemy, żeby ten obiekt później uzyskał pozwolenie na użytkowanie. I tak można by było dalej mnożyć, ale myślę, że teraz najważniejsze te elementy, z czego to się wszystko składa i jakie są te wartości, to chyba, że są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Sadowski, proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Miałem nie mówić o dworcu, ale taka dyskusja się zaczęła. Ze zmian budżetowych o dyskusji na dworcu. Ja to wiem. Może prowokacyjnie, ja się cieszę, że tak mało dokładamy do tego dworca, bo żyjemy w takich okolicznościach, w jakich żyjemy. Wiem, że firma, mieliśmy szczęście do wykonawcy, bo firma wcześniej zabezpieczyła większość materiałów i jak wiem, bo z tego nie wynika, chyba że się mylę, nie korzysta z tych możliwości prawnych, które daje prawo zamówień publicznych, a więc możliwości waloryzacji kwot wynikających z kontraktu ze względu na okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a takie okoliczności nastąpiły, bo umowa już parę lat temu została zawarta, więc gdybyśmy to przeliczyli tak w ocenach podpisania umowy i po waloryzacji i cenach chociażby stali, która tam za 200% poszła w górę, no to by nie było to 350 milionów, tylko zbliżylibyśmy się do 500 miliardów. I to są te realia, w których żyjemy i na nikt na nie nie ma wpływu, może oprócz jednego pana za wschodnią granicą. Natomiast wydaje się, że tutaj no, trudno robić zarzut, a tak to odczytałem, że pojawiły się prace dodatkowe i taka jest formuła umowy kosztorysowej, tak? Mimo że obmiar zakładał wywiezienie dwóch taczek, a wykonawca wywiózł realnie trzy taczki, to za tą trzecią taczkę też trzeba by zapłacić. I takie są zasady przy umowie. Tego typu umowie, bo umowa ryczałtowa, bo inaczej rozkłada ryzyka na zamawiającego i na wykonawcę, tak? I każda z tych form umów ma swoje plusy, dodatnie plusy ujemne, jak mawia klasy. Także w tym przypadku wydaje się, że ta kosztorysowa, ze względu na skomplikowaność projektu, bo pani dyrektor powiedziała o tym zakresie, ogólnie o zakresie kosztorysowym, czy tam panie dyrektor. Natomiast no, ja tak bywam od czasu do czasu i próbuję sobie wyobrazić, co się znajdowało pod tym terenem, chociażby te zbiorniki gazowni. I na ile, jak skomplikowany teren budowy to był i jak duży obszar obejmuje. No i trzeba pamiętać o tym celu głównym i generalnym, mianowicie dokonujemy cywilizacyjnego skoku i rewitalizacji tego obszaru miasta i ten cel zostanie osiągnięty dzięki tej inwestycji. To jest cel ponadmiejski, no przecież nie będą to tylko w jedną stronę korzystali pasażerowie, czyli mieszkańcy Lublina, nie będą wyjeżdżali i nie wracając, tylko jest to co najmniej inwestycja w charakterze regionalnym, a się twierdzić, że ponadregionalnym. Także ja bym tutaj zarzutów z tego powodu nie czynił. No takie są realia, chyba że, ale nie podejrzewam kolegę radnego o to, że kolega sugeruje, iż tą przysłowiową taczką ktoś wyjechał na swoją działkę i tam sobie dowiózł troszkę kostki z budowanego obiektu, no bo nie podejrzewam, że kolega miał to na myśli, a rozliczenie kosztorysowe ma to do siebie, że faktycznie kosztorysem po wykonawczym określa się ilość wykonanych robót. Przepraszam za przydługą przemowę w tym sprawie, bo nie miałem
zamiaru wcześniej zabierać w tej sprawie głos, a chciałem zapytać o wydatki w dziale 801 oświata i wychowania, a może o przychody bardziej, czy zwiększenie subwencji oświatowej ponad 2 263 000 zapewni nam finansowanie ustawowych podwyżek dla nauczycieli, które zostały wprowadzone właśnie nowymi rozwiązaniami prawnymi, czy zmiana również kategorii zawodowej nauczycieli. Czy mamy to policzone? Czy to zwiększenie subwencji oświatowej zapewni w pełni zamortyzowanie wydatków na ten cel? I czy nie będzie tu konieczności znowu dosypywania środków z dochodów bieżących miasta, aby pokryć w pełni wydatki związane z regulacjami ustawowymi dotyczącymi zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli? Dziękuję. Na komisji oświaty pani dyrektor mówiła, że wystarczy. Pani skarbnik, proszę bardzo. To znaczy tak, ja może tylko powtórzę to, co powiedziała w tej chwili pani przewodnicząca Mach, że wczoraj na komisji oświaty pani dyrektor Dunkiewicz powiedziała, że wydaje się być kwotą wystarczającą, ale ja tak naprawdę do końca powiem państwu, że to się okaże tak naprawdę na koniec roku. Ja przypominam państwu, że do tej pory, w tej chwili sytuacja, którą otrzymujemy z budżetu państwa, nie pokrywa w pełni wynagrodzeń. Więc te tak naprawdę faktyczne podwyżki dla nauczycieli początkujących, bo tak od teraz będziemy się posługiwali taką nazwą, na to składa się wiele składników, bo oprócz płacy zasadniczej dochodzi również godziny na przykład chociażby ponadwymiarowe. Więc taka tak naprawdę kwota rzeczywista, jaka będzie, to będziemy wiedzieli dopiero na koniec roku. Dziękuję bardzo. Zastępstwa, dobrze, pandemia. Dziękuję. Wracamy do kolejnych pytań do zmian uchwały budżetowej. Proszę bardzo, pana Bresz. Proszę państwa, jakby wracając do tematu, o który pytałem. Mi nie chodzi o sam fakt budowy dworca i tego, że ten teren się zmieni. Chodziło mi tylko o to, że kwota robót dodatkowych jest bardzo wysoka. No wydaje mi się, że 16 milionów na wykopanie pojemników, nie wiem ile tego było, no bo jakby nie jesteśmy w stanie sprawdzić, plus teraz 25 milionów na prace dodatkowe, no jest to wysoka kwota. Nie wiem, sekundę, bo pan prezydent nie może wyjechać. Kto jest samochodem Kija Srebrnym, żeby odwołać przy samych schodach? Bardzo prosimy o dokumenty. Dlatego dzisiaj przy tych zmianach budżetowych na ten rok 16 i później na następny chyba 9, no to są znaczące kwoty i o to mi chodzi, że nikt przecież nie kwestionuje tego, że ten dworzec będzie budowany, jest budowany, wszyscy chcieli tego dworca, myśmy chyba też wtedy głosowali za. Chodzi nam o to, że koszty związane z robotami dodatkowymi, które są jakby bardzo wysokie, no przekraczają 40 parę milionów. Dziękuję. Dziękuję pan przewodniczący Drozd, proszę bardzo. Ja chciałbym też wrócić do pani radnej przewodniczącej Mac, szkoda, że jej nie ma, ale ja pytałem kiedyś na komisji, znaczy pytałem, prosiłem, żeby zweryfikować wszystkie zadania inwestycyjne, jakie są w Lublinie na rok bieżący, to nie wiem, czy to było w maju. W każdym razie chodziło o to, że w związku z niby rosnącymi kosztami, żeby po prostu stwierdzić, które zadania inwestycyjne nie będą mogły być wykonane ze względu na brak środków finansowych. Wtedy pamiętam, że obecny tu pan dyrektor Borowy powiedział, że w zasadzie te przetargi, które robi Zarząd Drugi Mostów, to nie ma jakichś wyższych jakby cen niż oni zakładali, przygotowując budżet miasta. No i w zasadzie temat, że tak powiem, upadł po wypowiedzi pana dyrektora Borowego. Dalej nie wiem, czy nie warto się nad tym zastanowić.
Druga sprawa, to tutaj jeśli mam pytanie do pani skarbnik, kiedy wpłynęła kwota subwencji oświatowej tutaj do miasta Lublina? Dlatego, że zaczyna być tak, że zarówno Komisja Oświaty, jak i Komisja Sportu nie może merytorycznie rozpatrywać uchwał, które dotyczą tych komisji, dlatego, że one są przedstawiane w ostatniej chwili. Zresztą gdyby pan przewodniczący nie przełożył na dzisiaj komisji budżetowej, to w zasadzie nie, ani komisja budżetowa, ani komisja sportu, ani komisja oświaty nie zajmowałaby się tymi autopoprawkami. Dlatego pytam panią skarbnik, czy na przykład nie można było w zmianie budżetowej, którą wczoraj omawialiśmy na komisji oświaty, czy tej subwencji budżetowej już nie było. I pytam, skąd jest różnica, bo subwencja wynosi 2 412 tysięcy, natomiast na te wynagrodzenia osobowe dla tych nauczycieli początkujących kwota jest niższa tutaj w budżecie, wynosi 2 269 tysięcy i chciałbym spytać, czy to subwencja jest za duża, czy kwota jest za mała? Tu kolega już pytał, czy jest wystarczająca. W każdym razie mam prośbę, żeby, bo tu jest wiele właśnie poprawek, które dotyczy innych komisji i te komisje w ogóle tego nie rozpatrują i według mnie jest to nie w porządku. Dziękuję. Ale jest bardzo ważna, budżetowa i my będziemy. Ale to też jakby dzisiaj wyjątkowo, bo pan przewodniczący przełożył, a tak by była, tak jak wczoraj była oświat, byłaby i budżetowa i żadnych tych autopoprawek byśmy nie rozpatrywali i nie ale dziś, jeśli chodzi o subwencje, to wiesz, pani dyrektor mówiła, w związku ze zmianą prawa, a ponadto też i zastępstwa i ona. Pani skarbnik odpowie, jak zapytałem, kiedy wpłynęła subwencja. Dobrze, pani skarbnik, poproszę. Może odpowiem, panie przewodniczący, panie radny, po kolei na pytania. Więc tak, subwencja oświatowa wpływa w wielkościach 12 ratach plus wpływa jedna rata na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Subwencja oświatowa wpływa na koniec miesiąca na wynagrodzenia w miesiącu następnym. Natomiast kwota subwencji, o której pan powiedział, zgadza się na pewno, bo ja zwróciłam uwagę, że nauczyciele początkujący są zatrudnieni zarówno w dziale 801, jak i dziale 854. Więc suma tych dwóch wielkości daje wielkość środków zwiększenia subwencji oświatowej, jaką otrzymaliśmy, czyli te 2 412 062 zł. Może w tej chwili sprawdzamy, tu pan dyrektor sprawdza, czy ta kwota już wpłynęła i w jakiej wysokości wpłynęła. Jeżeli nam się nie uda w tej chwili, to na pewno odpowiem, bo ja rozumiem, że panu przewodniczącemu chodziło konkretnie o tą kwotę. Czy wpłynęła, tak? Tak, to wydaje mi się, że tak. Komisji. Tak, bo normalna subwencja oświatowa wpływa regularnie. W stałych określonych wielkościach, tak jak powiedziałam, na koniec czerwca na wynagrodzenia lipcowe. I mówię, kwota w autopoprawce, jak pan radny zwrócił uwagę, i dział 801 i 854, to suma da nam kwotę subwencji zwiększenia. Jeżeli nam się nie uda w tej chwili sprawdzić, to ja na pewno panu radnemu jutro po prostu przed sesją sprawdzę, czy kwota zawyniła ta wcześniejsza, czy ta na specjalistów, czy kwota teraz na nauczycieli początkujących, czy już wspólnęła, bo tam jest kwota ponad 4 miliony, tu to na 2. Dobrze, możemy się tak umówić? Tak. Dobrze. Aha, jeszcze chwileczkę, bo jeszcze od uzupełnienia. Jest pani dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych, bo chciałabym, żeby może jeszcze uzupełniła, bo pan radny podniósł, że to jest kwota olbrzymia. Ja pragnę zwrócić uwagę, że kwota ta, czyli kwota, którą jużśmy przeznaczyli w granicach 17 milionów i teraz ponad 24 miliony złotych, to jest niespełna 12% wartości zadania. Wydaje mi się, że ja bym chciała, żeby pani dyrektor odpowiedziała panu radnemu na pytanie. Ustawa o zamówieniach publicznych w związku z tym, że te zmiany w cenach, w usługach i zresztą w przetargach, my to nie jest pierwszy rok, który my to przerabiamy.
kilka lat też było przy różnych sytuacjach. Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje wzrost środków na roboty budowlane i chciałabym, żeby tylko pani dyrektor powiedziała, bo z tego co pamiętam, to jest określone procentowo, nie chciałabym, może nie mam najlepszej wiedzy, na pewno pani dyrektor ma ją na bieżąco, więc przypominam państwu, że na ten moment jest to 12% wartości zadania. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, komisja podtrzymuje to, co powiedziała pani skarbnik. Rzeczywiście ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje, szczególnie ta znowelizowana, która działa, która obowiązuje od stycznia zeszłego roku. Są przepisy, które zamawiający ma obowiązek prowadzić. Są to przepisy chroniące przedsiębiorców. Także te przepisy naprawdę budują pewien zakres obowiązków po stronie zamawiającego, czy chce, czy nie chce. Zarówno co do waloryzacji, zarówno co do zapisów o warunkach waloryzacji i tutaj jakiś tam wpływ zamawiający ma, aczkolwiek co do wynagrodzenia minimalnego pracowników, którzy są pracownikami wykonawcy, także tych przepisów, tych obwarowań jest dużo. Również wprowadzono dosyć takie, powiedzmy, w porównaniu ze starymi przepisami łagodne, czyli wymagające jakby mniejszego nacisku na uzasadnienie faktu zwiększenia wynagrodzenia. Waloryzacja to jest jedna rzecz, gdzie jest taki obowiązek, natomiast są przewidziane sytuacje, których tak naprawdę wykonawca nie mógł przewidzieć i które pozwalają nawet ten wzrost wynagrodzenia do 50% podnieść, jeśli chodzi o wartość umowy. Czyli To jest wszystko zgodnie, po pierwsze, po drugie jest to wymóg po stronie zamawiającej, inaczej wymóg po stronie wykonawcy, a obowiązek po stronie zamawiającego. I tutaj, jeżeli my byśmy nie kwestionowali te przepisy, oczywiście one zawsze muszą być uzasadnione. To nie jest, że to jest po prostu na zasadzie zapis jest i należy go realizować. Ja zakładam, ponieważ realizacja jest w wydziałach, że wydziały to dopilnują i jest na to dokumentacja. Ale naprawdę są bardzo dużo, w dużym zakresie furtki, które zgodnie z przepisami nakazują zamawiającemu po prostu te przepisy wprowadzać. Wykonawcy mają prawo z tego korzystać i oczywiście korzystają. Teraz sytuacja wiadomo jaka jest na rynku, więc jest to w dużej części uzasadnione. Także chciałam podkreślić, że przepisy znowelizowane ustawy naprawdę chronią podmioty, chronią wykonawców, chronią przedsiębiorców, a po stronie zamawiającego jest nakaz w określonych przypadkach, w określonych uzasadnionych sytuacjach to po prostu realizować. Dobrze, dziękuję pani dyrektor, bo pan radny, który zadawał pytanie, nie jest chyba zainteresowany odpowiedziami. Jest nieobecny. Dobrze, pani skarbnik, tylko krótko już. Udało nam się systemu bankowego, zarówno na nauczycieli specjalistów, jak i też na podwyżki dla nauczycieli początkujących wpłynęła 1/4 kwoty, ponieważ są te podwyżki i specjaliści zatrudnieni od 1 września, więc w sierpniu te środki wpłynęły w wielkości 1/4, czyli w przypadku nauczycieli początkujących to jest 602 tysiące, w przypadku nauczycieli specjalistów to jest około 1 000 000 zł i one w sierpniu wpłynęły. Czyli na wrzesień jest zabezpieczenie tych środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik, chociaż nie rozumiem, dlaczego tego nie było, jeśli w sierpniu wpłynęły, nie było w zmianach budżetowych, które otrzymaliśmy na początku września. Tylko akurat teraz. No część, no Ja tylko w tej chwili króciusieńko. Dlaczego to nie było ujęte w projekcie uchwały budżetowej? W projekcie uchwały budżetowej jest ujęta kwota na wynagrodzenia specjalistów. Ujęcie kwoty następuje w oparciu o informacje z ministerstwa. Więc ta informacja niestety wpłynęła okresie, kiedy złożyliśmy już projekt uchwały. Stąd wprowadzamy autopoprawką, no bo po prostu chcemy wypłacić środki. Także to, kiedy wprowadzamy i to, że nieraz jest są środki, mam 24, Warszawa 24 sierpnia. To
To jest pismo, które wyszło z Warszawy. Do nas wpłynęło 26 sierpnia. Stąd my, przypominam tylko Państwu, że sprawy budżetowe przedkładamy dwa tygodnie przed sesją. Stąd po prostu w tej chwili wprowadziliśmy to autopoprawką. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny powie. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, ja mam ogromną prośbę, ja tu jestem gościem na tej komisji, natomiast wypowiedzi Pani Skarbnik zawsze są ciekawe i Państwa dyrektorów również. W związku z powyższym, no, dystansowałbym się od takiego stwierdzenia, czy akurat jeśli jednego radnego, nawet tego, który zadaje pytanie, jeśli nie ma na sali, to akurat czy nie interesuje pozostałych. Mnie na przykład subwencja oświatowa, bez względu na to, czy jestem członkiem Komisji Budżetowo-Ekonomicznej, czy nie jestem, czy tak samo czy członkiem Komisji Oświaty, mnie to naprawdę interesuje i z chęcią słucham wypowiedzi Szanownej Pani Skarbnik, więc prosiłbym nie wyciągać tak daleko idących wniosków, bo są no, niezgodne z prawdą. Dziękuję. Pan radny akurat nie do końca uważa, bo chodziło o inne pytanie, które Pani dyrektor szczegółowo odpowiadała, a Pan radny, który pytał, był nieobecny. O Panie Przewodniczący, ale ja akurat, no proszę wybaczyć, naprawdę skupię Pani radny, tego, co Pani Panie radny, ma do powiedzenia. Ja prosiłem wcześniej Pana, nie było, prosiłem o dyscyplinę, bo mamy jeszcze, zostało 20 minut komisji, a skupiamy się na jednym punkcie, a osoba zainteresowana nie jest już zainteresowana, bo jej nie ma. Ale tłumacze są inne osoby, są inni radni, a nie tłumacze, to już może Pan nie przerywać komisji. To proszę nie wyciągać takich wniosków. To proszę już nie przerywać komisji. Dobrze? Proszę się nie kłócić, bardzo proszę. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę, przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym opiniowaniem tego projektu wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Jeden przeciw, kto się wstrzymał, zero wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową wraz z autopoprawką. Myślę, że nie potrzeba wprowadzenia, bo te rzeczy w autopoprawce są pewnie związane z tym, co jest zmienione w budżecie. Przejść do głosowania. Nie widzę pytań, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 6 głosów za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do zaopiniowania pisma w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego pisma? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale myśmy ominęli 8 punkt chyba. Nie ominęliśmy, bo wprowadziliśmy między 7 a 8 punktem to pisma. Proszę Państwa, tym z Państwa dyrektorów, których nie dotyczy dalsze posiedzenie komisji, dziękuję bardzo za obecność. Na pewno oświata, zarząd mostów, gospodarka, kontrolowanie mienia. Czyli związane z budżetem. Reszta z Państwa. Kultura zostaje. Wyczerpany ten temat, to dziękuję bardzo. Dobrze, my proszę Państwa, procedujemy dalej. Przechodzimy do punktów oświatowych teraz. Dawny konkursu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z 27 maja 2021 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe na druku 1533 -1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodził do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zaopiniowaniem projektu? Proszę jeszcze raz podnieść, bo jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego projektu, wprowadzonych projektu. To jest projekt na druku 1567-1. A dotyczące zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? No bo wiesz, o co chodzi. Oświatowy projekt. 7 za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Punkt drugi, przepraszam, nie punkt drugi, tylko kolejny punkt oświatowy. To
wprowadzone wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między miastem Lublin a gminą miejską Świnnik w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczenia religii Kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej Świnniku. Dodam, że dotyczy to dwojga dzieci. 68.1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pan radny ma, przewodniczący Sadowski. Dwoje dzieci. Mam krótkie pytanie, ale zachodzi pan prowadzony. Dwoje dzieci chce uczyć się tej religii. Ale ktoś może nam prowadzenie do tego projektu uchwały przekazać? A poczytaj sobie. To jest prowadzony, no miałem okazję. Ale pani dyrektor powiedziała. Pani dyrektor, że nam odwiedzi. Przecież to jest projekt. Poproszę o oświadczenie. Jeszcze raz usłyszałem. Tak, o czymś takim. Pan przewodniczący pyta, proszę bardzo. Dzień dobry. Chcę Państwa. Więc 26 sierpnia burmistrz miasta Świdnik skierował wniosek do nas z prośbą o podpisanie porozumienia w sprawie właśnie uczestnictwa dwoje dzieci, którzy chodzą do zespołu szkół energetycznych i szkół transportowo-komunikacyjnych w Lublinie. O uczęszczanie, że chcą uczęszczać do lekcji religii do Kościoła chrześcijan wiary ewangelickiej w Świdniku. I w związku z powyższym musimy zawrzeć porozumienie, które jakby będziemy, ponieważ to są uczniami naszej szkół, dostajemy subwencję oświatową u nas, więc porozumienie polega na uzgodnieniu kwoty przekazania, odpowiedniej kwoty na sfinansowanie uczestnictwa tych dzieci. Twoje dzieci w nauczaniu religii innego wyznania niż rzymskokatolickiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dalej, przepraszam, nie do końca rozumiem. Rozumiem, że te dzieci będą w dwóch szkołach w takim razie się uczyły. W 99% w lubelskiej szkole, a w zakresie nauki religii będą dojeżdżały do Świdnika, tak? I tą część subwencji my przekazujemy do miasta Świdnik i potem do szkoły, tam gdzie będą się uczyły dzieci. A pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu, że dziecko chodzi do dwóch szkół równocześnie, bo wynik taki praktyczny jest, że te dzieci będą uczniami dwóch szkół, tak? W tym zakresie nauczania. Znaczy w zakresie nauki religii, tak, będą uczestniczyć w zajęciach w Świdniku, w tym zgromadzeniu. To jakby też czy pani, znaczy ja może do końca wyjaśnię, ale to nie jest jakby pierwsza rzecz, bo takie rzeczy się zdarzają, tylko tyle, że na terenie Lublina bardziej niż na... Jeszcze muszę dopytać, przepraszam. Na przykład jak dziecko sobie zażyczy, że matematyka chce mieć w Świdniku, a angielski w Zamościu, to też jest możliwe podpisanie takiego porozumienia? Nie, tutaj jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach, przedszkolach, który reguluje takie kwestie. Więc to chodzi o naukę religii. Ja tylko dopytam, czy w związku z tym rozporządzeniem jesteśmy zmuszeni prawo do takich rozwiązań, czy nie, czy to jest nasza wolna wola? Tak, jesteśmy zobligowani do, powinni do zawarcia porozumienia. Nawet gdyby Świdnik zaproponował warunki trudne, tak? Nie, no subwencje to standardowo przekazuje. Określone są. Dobrze, proszę Państwa, jeśli nie ma pytań więcej, przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za zaopiniowaniem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do kolejnego punktu zmiany uchwały z 5 września 2019 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczego. Szczegółowe warunki obliczania i płacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunków płacenia nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansowo-dobowych zatrudnionych przez szkołach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin na druku 1569. Czy macie Państwo jakieś pytania?
przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do dawnego punktu 9. Rozpocznienie zaopiniowania propozycji podziału środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane w przypadku wpisanym do listy zabytków. Wniosek to jest A. Wniosek przyznanie kwoty 50 tysięcy parafii Ewangelicka z Polski Świętej Trójcy z Lublina na remont elewacji ściany zachodniej kościoła. Punkt B. Wniosek rektora kościoła o wezwanie Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie o wyrażenie swojego na zmianę zakresu zadania według umowy numer i tak dalej. Czy macie Państwo pytania do tego projektu? Poszły bardzo mocno w górę, nie tylko ze względu na
jakby podniesienie cen żywności, ale też ze względu jakby na warunki formalne. I nad tym by było trzeba się zastanowić, ale to może Panie Przewodniczący na Komisji Oświaty. Dyskutujemy, ale to dotyczy tylko żłobków ten projekt. Dobrze. Proszę Państwa, byliśmy w trakcie głosowania, proszę o powtórzenie tego głosowania, znaczy podniesienie ponownie rąk. Kto z Państwa jest za projektem? Jednogłośnie zaopiniowanego zbiegu, dziękuję bardzo. Dawny punkt 13 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę do Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Na druku 43 1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie zaopiniowano to zmiany. Dawny punkt 14 o zmieniającej uchwały Rady Miasta Lublin z 19 listopada 2015 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za pozytywne i sposoby pobierania druk 1544 1. Pani Przewodnicząca, ja składam wniosek, by w tabeli, gdzie są opłaty w tym punkcie 9. Nie mam w tej chwili otwartego laptopa. Tam jest opłata roczna 230 zł, żeby ją podwyższyć do dwukrotnej wartości dla mieszkańców. Tam jest ile? Ile Pani Radna? Ma Pani ile? 170, czyli dwa razy tyle, 340. Chcę dodać, że to średnio, moi drodzy, jak wiecie, 340 zł to nawet mniej jak złotówkę dziennie, a tych pojazdów jest tak bardzo dużo, więc to jest naprawdę bardzo mało, bo najniższy bilet kosztuje 4,50 jedna godzina. Więc składam taki wniosek i proszę członków komisji, żeby ten wniosek został przyjęty. Tak, te powyżej, bo te elektryczne to jakby nie mamy prawa, to obowiązek prawny, tylko te hybrydowe. Dobrze, pan dyrektor Borowy, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja przedwczoraj na Komisji Rozwoju mówiłem o tym tak zwanym carsharingu, o tej opłacie, tych 230 zł, że ona miała na celu zachęcić te firmy do podpisania z nami umów i do użyczania, znaczy do wypożyczania tych samochodów. Ja chciałem powiedzieć, że ta kwota jest martwą kwotą. Nie, nikt, żadna z firm tych, które wynajmują samochody na tak zwany krótki wynajem, nie podpisała z nami umowy. To tym bardziej wniosek nie jest bardzo zasadny. Myślę, że podwyższanie tutaj tej kwoty czy zmiana nie ma tutaj znaczenia w tej chwili, bo ta kwota jest kwotą i tak martwą, nikt nie wykorzystuje tej kwoty. Ale proszę Państwa, chociażby dla porównania i wartości tej sumy, jaką płacą mieszkańcy, więc ja jednak ten wniosek składam i proponuję, żeby zapis w projekcie, a jutro już w uchwale był właśnie 340 zł. Zaznaczam, to mniej jak złotówka dziennie. Pani Radna, skoro i tak nie korzysta, to przy wyższej cenie wymaga, nikt nie będzie korzystać. A skąd wiemy, że tym razem nie będzie chciał korzystać? My nie możemy zakładać. My podejmujemy decyzję. Dobrze, pan przewodniczący Sadowski, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, oznacza, że te samochody z carsharingu nie stoją w Śródmieściu, bo ja widzę, że stoją, to nikt nie wnosi, czy nie są wyciągane konsekwencje wynikające z parkowania w strefie płatnego parkowania, bo to jest rzecz niepokojąca, tak, że nikt nie skorzystał, a nie sądzę, żeby wynajmujący kupował sobie bilet parkingowy, po prostu zostawia samochód i idzie, tak? To po pierwsze, a drugie jeszcze jest kwestia, bo też tak rozmawialiśmy o kwestii związanej z opłatami za pojazdy hybrydowe, bo tam dwa lata temu, jak podejmowaliśmy tą decyzję, zmniejszone opłaty. Jeszcze nie mamy wniosku konkretnego, być może jutro na sesji się pojawi. Natomiast biorąc pod uwagę upływ czasu i to, że pojazdów hybrydowych, no już pewnie wielokrotnie się, liczba tych pojazdów wielokrotnie się zwiększyła, teraz nie można powiedzieć, że staniały,
ale na pewno liczba ich się zwiększyła, więc czy tutaj nie powinniśmy wprowadzić pewnej regulacji, być może z pewną preferencją, natomiast nie tak z taką bonifikatą jak dwa lata temu. Sygnalizuje problem, jakby pan dyrektor jeszcze mógł to rozważyć, a być może my jutro wprowadzimy stosowną wniosek, poprawkę do uchwały w zakresie opłat od parkowania samochodów hybrydowych. Ale mój wniosek, proszę, przegłosowany. Czyli to jest wniosek formalny o carsharingu, tak, o zmianę tej opłaty. Tak. No i poproszę odpowiedź. Dobrze, może najpierw pan dyrektor odpowie, a potem przejdziemy do głosowania. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, firmy zajmujące się tak zwanym carsharingiem mają podpisane umowy z operatorami płatności mobilnych i te płatności odbywają się tym systemem. Oczywiście w przypadku, gdy ta płatność nie jest wniesiona, sprawdzamy, także jak nie jest wniesiona opłata, to oczywiście te samochody również dostają wezwanie, tak jak każdy inny kierowca. Absolutnie nie są tutaj traktowani ulgowo. Ta cena, to jeszcze raz powtórzę, miała na celu zmniejszenie ilości pojazdów w mieście, ograniczenie tej ilości parkujących samochodów, tak żeby dziennie jednym samochodem mogło pojechać kilka osób, no ale nie skorzystali z tej formuły mimo tej ceny promocyjnej. Odnośnie abonamentów dla pojazdów hybrydowych za miesiąc. To jest 90 zł miesięcznie, ale to tylko dotyczy mieszkańców Lublina płacących podatki. To tylko to, no rocznie to będzie tyle, ile będzie. Mieszkańcy mają abonamenty mieszkający w strefach, podstrefach poszczególnych 170 zł za rok. Także to są tego typu różnice tych abonamentów. Proszę przypomnieć zwykłe, bez hybrydy miesięczne. Chce mi się już otwierać. Miesięczny w podstrefie A to jest 250 zł, w podstrefie B 205, w podstrefie C i D to jest 170. No co będziesz mówił, że nie? Na cały rok. Ale mówimy o hybrydach, 90 zł miesięcznie. Hybryda to jest 90 zł miesięcznie. To jest 90 zł miesięcznie. A to tam mi. Panie dyrektorze, a ile tych abonamentów mamy? Ja mam dane za 2021 rok. Wydaliśmy tylko 147 takich abonamentów dla pojazdów hybrydowych. Także to nie jest, Szanowni Państwo, olbrzymia ilość tych pojazdów. Ludzie jednak nie kupują. Ta cena nie jest ceną taką, że zachęca bardzo wszystkich do kupienia. Także 147 przy tych okresowych, których na przykład sprzedaliśmy 3264, dla mieszkańców 1248, czy dla osób niepełnosprawnych 260. Także tutaj nie zwiększa się ta ilość tych hybryd. To tutaj i w tym roku jest podobna sytuacja. Także tutaj nie zachęci to nikogo ta cena, może inaczej ta podwyżka do tego, żeby kupowali te abonamenty. Przejdziemy teraz do zaopiniowania poprawki zgłoszonej przez panią radną o podwyższenie abonamentu dla carsharingu do 230 na 340 zł. Nie 200, ale wyjściowa była 200, tak? To z 200 na 340 za cały rok. Bo to tyle jest za cały rok. I tak nie sprzedawanego czekania. No nic, ale wobec mieszkańców i innych. Za tą podwyżką z 200 do 340. Wobec innych mieszkańców będzie to takie bardziej uczciwe. Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała tą poprawkę. Dobrze, teraz przejdziemy do zaopiniowania całego projektu wraz z tą
poprawką. Kto z Państwa radnych jest za potwierdzeniem zaopiniowania tego projektu? Kto jest przeciw? Jeden głos przeciw, kto się wstrzymał, 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dawny punkt. 15 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stałego opłat za zajęcie pasa drogowego do publicznych, który zarządza prezydent za Lublin. Na numer 1545 kreskę. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? Głosujemy. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Pozytywnie zaopiniowane. Dawny punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na danie w najem lokalu użytkowego stanowionego w budynku, czyli Zamojskiej 33 na druku 1529-1. Macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dawny punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego budynku przy ulicy Lipowej 1, ale 1 Sowieckie 2 w Lublinie, druk 1530-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dawny punkt 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego budynku przy ulicy Montażowej 16 w Lubinie na druku 1531-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dawny punkt 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowanego usytuowanego budynku przy ulicy Grodzkiej 7 w Lubinie na druku 1532-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dawny punkt 20. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin na druku 1547-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? I jednogłośnie dziękuję bardzo. Tak, Pani Tak, tak. Dobrze, dawny punkt 21. Pismo w sprawie zasad przydatnych lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lublin czy przyznanie pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom na budowanie tych lokali. Pismo prezydenta miasta Lublin z 31 sierpnia 2022 rok. Chciałbym, żeby coś się dowiedzieć na temat tego pisma. Czy zasady się zmieniają, czy jedyny lokal, który jest na tym wykazie, lokal użytkowy zaprojektowany do sprzedaży, który jest bez targowy, przez najemcy, to jest lokal na ulicy Okopowej 13. To jest na handel, biuro, usługi, powierzchnia 54 metry kwadratowe i kondynacja podziemna 44 metry kwadratowe. Tyle Państwu, Pan wystarczy? No nie, jeśli bez przetargu przyznajemy najemcom dotychczasowym, no to mi akurat to nie odpowiada, ale nie wiem, czy tak jest. Dobrze, to możemy głosować na myśmy podjęli taką uchwałę, tak, możemy. Ale ja nie wszyscy. No ja wiem, ale takie prawo jest. Panie Przewodniczący, jeśli mogę. Tak jest, Panie Przewodniczący, to jest ta uchwała z 2008 roku, dotychczasowy najem. Dobrze, głosujmy. Przechodzimy w takim razie do zaorganizowania tego pisma. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Kto jest przeciw? Ja nie. Kto się pomyliłem. Jeden głos. Komisja pozytywnie zaopiniowała to pismo. Dawny punkt 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na szczytowe szczęście nieruchomości stanowiącej wartość gminy położonej w gminie przy ulicy Rzeszowskiej, wersja 1 i Rzeszowskiej 19, druk 1549-1. Macie Państwo pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego pisma? 4, 5 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Do wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dawny punkt 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na szczytowe szczęście nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w gminie przy alei spółdzielczości pracy 26A na druku 1551. Czy macie Państwo jakieś pytania do tego punktu? Pan radny Breś, proszę.
chciałbym zapytać, bo nie doczytałem tej uchwały, w jakim przetargu będzie sprzedawana ta działka, bo pamiętam, że kiedyś też wcześniej przy tej działce sprzedawaliśmy też jakieś resztówki i teraz chyba następne resztówki, nie wiem, i czy to będzie przetarg niewyliczony, czy to do sąsiada. Dziękuję. Pan dyrektor, proszę. Pan przewodniczący, szanowni państwo radni, tutaj ustawa mówi wprost, spełnia to wymogi sprzedaży na polepszenie, dlatego że ta działka jest w środku działek jednego właściciela. To jest działka już zagospodarowana, ona jest w tej chwili dzierżawiona, to jest przy samym budynku, tam jest droga przeciwpożarowa i chodnik obsługujący tą nieruchomość. Jest to wieloletnia dzierżawa. Tam szły zwroty, to są działki, które nam pozostały ze zwrotu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo macie? Jeśli nie ma, to przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? 5% za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujecie? Tak? Dobrze, 2 wstrzymujące. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do dawnego punktu 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez gminę Lublin na rzecz Skarbu Państwa w części nieruchomości stanowiących położonych w Lublinie przy pobliżu ulicy Faraona, druk 1551-1. Czy macie jakieś Państwo pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? 5 głosów za. 1 głosów, 7 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dawnego punktu 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Bocznicy, ulica przy Bocznicy, druk 1552-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? 5 głosów za, kto jest przeciw? 2 głosy przeciw, kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dawny projekt, punkt 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Powstańców Śląskich, druk 1553-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? 6 głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do punktu dawnego 27. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Pancerniaków 31A, Aleja Witosa 42 oraz Erasma Pawlińskiego, druk 1554-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za postępem zaopiniowania tego projektu? 5 głosów za, kto jest przeciw? 2 głosy przeciw, kto się wstrzymał? 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Dawny punkt 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin położonej w gminie w rejonie ulicy Filaretów, druk 1555-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pan radny Kresz, proszę bardzo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja mam pytanie takie, ponieważ dzisiaj z konferencji dowiedzieliśmy się, że Pan Prezydent będzie te nieruchomości sprzedawał w przetargu nieograniczonym. A z wcześniejszych informacji była informacja, że będzie to sprzedaż do sąsiadów, czyli do działek sąsiadujących. I pytanie jest takie, bo Pan Prezydent ten projekt uchwały wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców Rady Dzielnicy i w ogóle mieszkańców LSM-u. To jest naprawdę teren położony przy działce parafialnej, przy kościele. Czy tak naprawdę, bo Pan Prezydent kiedyś powiedział, zresztą to Rada Dzielnica mówiła o tym, że nie będzie sprzedawał tych działek, że nie może obiecać, że będzie tam teren rekreacyjny, ale że obiecuje, że nie będzie. Nawet pamiętam, radna Monika Orzechowska o tym mówiła. Co teraz, nie wiem, wpłynęło na to, że Pan Prezydent jednak zdecydował się na sprzedaż tych dwóch czy tam trzech działek? Dziękuję. Pan Dyrektor, jeśli się do pytania. Proszę. Szanowni Państwo, problem jest troszeczkę szerszy, bo tak, pierwsze co zasługuje na wskazanie, to
te tereny były i są przeznaczone do zabudowania. Przed zmianą planu były to tereny przeznaczone pod szeroko rozumiane usługi. Państwo radni w 2020 zmienili uchwałę, zachowując wszystkie parametry planu poprzedniego, dopuszczając jedynie w części zabudowę mieszkaniową. To jest jakoby pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan prezydent już w czerwcu mówił, że dopuszcza, jeżeli przepisy, dojdziemy do wniosku, że taka ulica będzie przetarg nieograniczony, więc to nie jest coś nowego, co się pojawiło w przestrzeni. W tej chwili jednoznacznie to zostało powiedziane, że mimo że ustawa gwarantuje nam tu wręcz, pokazuje, że może być przetarg ograniczony i przetarg na polepszenie, pan prezydent wybierze formę zarządzenia przetargu nieograniczonego. Pytanie, jak zareaguje organ nadzorczy na takie zarządzenie, ale to jest przyszłość. Następna rzecz, dlaczego się pojawiło z powrotem. Proszę Państwa, pan prezydent przeprowadził, ja zresztą w tych spotkaniach też uczestniczyłem, konsultacje z radą dzielnicy, na której byli radni z dzielnicy. Uzgodniono tam pewnie warunki w zmianach budżetu. Macie Państwo wprowadzenie ulicy Wallenroda, co było podstawowym żądaniem Rady Dzielnicy. Ten wymóg został spełniony. Część środków z ewentualnej sprzedaży, oczywiście, jeżeli Państwo radni się na to zgodzicie, bo to jest Państwa decyzja, podkreślam, Pan Prezydent tylko proponuje, zostanie przeznaczona w budżecie na zwiększenie środków, między innymi na remont tej ulicy. Chciałbym też podkreślić Państwu radnym, że już w 2015 roku Państwo radni zgodzili się na sprzedaż jednej z tych działek i ta uchwała jest, ona jest dalej obowiązująca, konkretnie na polepszenie byłym właścicielom, osobom fizycznym. Uchwała ta nie została wykonana po Państwa uwaga w 2016 roku, gdzie się przedstawiali drugą uchwałę na zamianę, która mogłaby doprowadzić do tego, że część tych gruntów zostałaby w posiadaniu gminy Lublin, bo doprowadzała do scalania. Ale oczywiście mieliście Państwo radni wówczas słuszne uwagi, bo na tej samej sesji przystępowaliśmy do zmiany planu. I w 2016 roku pan prezydent wycofał tą uchwałę, przyjmując Państwa argument, że wypadałoby najpierw zmienić plan, jeżeli mamy taki pomysł, dopiero potem myśleć o sprzedaży. Plan, tak jak powiedziałem, został uchwalony w 2020 roku. Myśmy wstrzymali w 2016 roku sprzedaż na polepszenie dla osób fizycznych, właśnie argumentując, że jest zmiana planu. Te działki przez te osoby fizyczne w międzyczasie zostały sprzedane. Myśmy wrócili do sprzedaży w roku bieżącym zgodnie z Państwa radnych sugestią po uchwale planu. I to są przyczyny, dlaczego te uchwały ponownie wracają. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania finalne macie? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Więc Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu. Cztery osoby za. Kto jest przeciw? Dwa przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Przechodzimy do dawnego punktu 29 projektu uchwały, w której wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej postanowienia własnej gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ulicy Filaretów 1556-1. Konkretny projekt, więc myślę, nie wymaga wyjaśnień. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Cztery głosy za. Kto jest przeciw? Dwa głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dawnego punktu 30 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własnej gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Wspólnej 11, druk 1557-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu?
Za, kto jest przeciw? Pan głos przeciw, kto się wstrzymał? Zero wstrzymujących. Projekt zaopiniowany pozytywnie. Dawny punkt 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikatu dzielonego za sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ulicy Karwalickiej 3. Na druku 1558. Pan dyrektor się zgłasza. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym tylko wyjaśnić, że zgodnie z ustawą o nieruchomościach, jeżeli osoba, która jest zobowiązana do zwrotu bonifikaty, zwróci się do prezydenta o anulowanie tej bonifikaty, a konkretnie do rady, wówczas prezydent nie ma wyboru, musi do Państwa radnych taką uchwałę o zwrocie bonifikaty przedstawić jako pozytywną. Natomiast to w decyzji Państwa radnych zależy, czy ta bonifikata zostanie zwrócona, czy nie. Ja tylko podkreślę, że co do zasady nie zgadzamy się na zwrot bonifikaty. I tu jeszcze jest dodatkowy argument, jest to nieruchomość, która została bardzo niedawno nabyta i tyle. Dobrze, panie dyrektorze, tylko chciałbym prosić o wyjaśnienie. Po pierwsze, o jakiej kwocie mówimy w związku z tą bonifikatą i o drugie, jakie głosowanie, proszę wyjaśnić radnym, jakie to głosowanie oznacza, jaką decyzję rady. Proszę Państwa, kwota bonifikaty jest to w wysokości 118 419 zł 99 groszy. Jest to na konkretny dzień bonifikata zwrotu. Ona będzie rosła z każdym terminem od zwrotu. Znaczy konkretnie na dzień sprzedaży, bo tak jest zapisane. My mamy tą kwotę jeszcze wyższą zabezpieczoną hipoteką. Kto nabył dotychczasowy najemca zgodnie z ustawą o nieruchomościach, jeżeli i naszą uchwałą na uchwałę na przydzielającą bonifikatę. Bonifikata została udzielona prawie w wysokości 50% i ta nieruchomość została, można powiedzieć, przekazana i do dalszego obrotu następnie. Ja Państwu nie mogę sugerować, to Państwo radni decydujecie. Myśmy przygotowali uchwałę zgodnie z ustawą. Prezydent tutaj nie ma wyboru, bo nie może dać uchwały, że zakazującej zwrotu. To Państwo poprzez swoje głosowanie możecie nie przyjąć tej uchwały. Ale my to rozumiemy, tylko chodziło mi o uszczegółowienie, że głosując za, zgadzamy się na to, żeby nie zwracał właściciel, a głosując przeciw, głosujemy za tym, żeby zwrócił. Proszę Państwa, ja tu jeszcze podkreślę jedną rzecz. Państwa decyzja nie wstrzymuje, można powiedzieć, dla nabywców, dla najemcy tego mieszkania wcześniejszego drogi sądowej. Bo zawsze najemca może pójść do sądu, argumentując. Na dzień dzisiejszy nie zdarzyło nam się jeszcze przegrać, najwyżej były sądy zmniejszały wysokość bonifikaty. Zmniejszały, tak? Ale nie umarzały. Nigdy nie umarzały sądy, żadnego wyroku żeśmy nie przegrali. Ten pan kupił, ta pani kupiła nie cały rok temu. Jak pan dyrektor mówił, jest to uprawnienie Rady Miasta do zgody lub jej tylko braku, więc ja też nie bardzo widzę podstawy, żeby... Czyli jeżeli my się nie zgadzamy na wypłatę, to mamy głosować za czy przeciw. Proszę Państwa, ja powiem wprost. Jeżeli Państwo radni nie przegłosujecie tej uchwały pozytywnie, czyli będzie negatyw, czyli tak? Przeciw, to prezydent będzie podejmował dalsze kroki w celu windykacji tej kwoty. Jeżeli Państwo zagłosujecie za tą uchwałą, ja muszę zwolnić hipotekę. Dobrze, mamy jasność. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Czyli mamy? Zero głosów za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Komisja? Dwa. Komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do punktu 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przemieszczenie nieruchomości gruntowej stanowiskiej własności nierówni położonej w Lublinie w pobliżu ulicy Morelowej, druk 1559. Macie jakieś pytanie Państwa? Pani Radna, proszę, zostało bardzo niewiele punktów. Nie widzę pytań, przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 5 głosów za, kto jest przeciw?
1 głos przeciw, kto się wstrzymał, 0 wstrzymujących. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przechodzimy do danego punktu 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminy Lublin na druku 1560-1. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie, tak? Pani radna? Ja głosowałam za. 6 głosów za, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dam punkt 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody uchwałą zarządcą nadaje na jedno użycie części nieruchomości. Pani radna, chwileczkę, jeszcze użyczenie części nieruchomości stanowiącej władze gminy Lublin na druku 1561-1. Nie widzę pytań, przejdziemy do zaopiniowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu sprawy wniesione. Czy sprawy wniesione Państwo już macie? Nie widzę. Zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu bardzo.